10 państw, których nazwy zmieniono. 10 Persja, państwo na Bliskim Wschodzie od 1935 roku nazywane Iran. Kiedy nastąpiła zmiana, wielu mieszkańców państwa było zaskoczonych. Jednakże obecnie słowa Persja używa się albo w celu określenia dawnych dziejów kraju, albo jako nazwy terytorium, na którym żyją Persowie. 9. Honduras Brytyjski. Kolonia brytyjska obecnie będąca ulubionym miejscem wypoczynkowym Amerykanów. Dużo wysp, piękne krajobrazy i jedne z najlepszych warunków na świecie do nurkowania. Od 1981 roku w tym miejscu istnieje państwo Belize. Nazwa podobno związana jest z nazwiskiem jednego z piratów. 8. Transjordania. Jak się domyślacie, współczesna nazwa to Jordania. Nazwa pochodzi od rzeki Jordan przepływającej przez Liban i Izrael, będącej granicą z Jordanią. Obecnie to najbardziej przyjazne turystom państwo arabskie. Co myślicie o państwach arabskich? Balibyście się tam jechać na wakacje? 7. Zair, afrykańskie państwo tragicznej historii. Kongo, bo pod taką nazwą funkcjonuje dziś, wielokrotnie zmieniało nazwy oraz władzę. Obecnie czarny kraj jest w stanie wojny i pozostaje jednym z najniebezpieczniejszych państw na świecie, a na pewno najniebezpieczniejszym jeśli chodzi o Czarną Afrykę. 6. Birma. Tak, to państwo już nie istnieje, chociaż pewnie nie raz słyszeliście jego nazwę. Przyczyną jest wielokrotnie zmieniana nazwa oraz brak konsekwentnego podejścia władzy. Aktualnie państwo to Myanmar, jednakże Birma jest nazwą nieoficjalną, opcjonalną, ale jak najbardziej używaną. Wiedzieliście o tym? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie o subskrypcji oraz łapce w górę. 5. Góra Volta. W 1984 roku prezydent kraju Thomas Sankara stwierdził, że nazwa jest nieodpowiednia, więc postanowił nadać jej właściwą treść. Kraj Prawych Ludzi, czyli w języku rdzennych mieszkańców Burkina Faso. I to właśnie pod taką treścią znajdziemy Górę Woltę na dzisiejszych mapach. 4. Rodezja. Pierwotna nazwa pochodzi od Cecila Rhodesa, brytyjskiego polityka i twórcy idei kolonializmu. Jak się domyślacie, nikt by nie chciał mieszkać w państwie nazwanym na cześć swojego okupanta. W 1980 roku postanowiono na radykalną nazwę i tak Rodezja dziś znana jest jako Zimbabwe. 3. Ceylon. Z chęci zerwania z kolonialną przyszłością przestało również istnieć państwo Ceylon i od kilkudziesięciu lat istnieje Sri Lanka. Sprzedawane w sklepach herbaty ceylonskie mogły jedynie zachować swoją nazwę, ponieważ Ceylon pozostał nazwą wyspy, na której znajduje się Sri Lanka. 2. Mołdawia. Jest to bardzo podobny przypadek, z tym, że polskie władze zareagowały odmiennie i zdecydowały się nie używać nowej oficjalnej nazwy, która brzmi Mołdowa. Mołdawia uznawana jest zarówno w niej samej, jak i na zachodzie za nazwę regionu geograficznego, zaś Mołdowa za poprawną nazwę kontrolującego go państwa. Rozróżnienie to pozostaje jednakże sporne. 1. Tajwan. Wyjątkowym przypadkiem jest również państwo Tajwan, w którego przypadku nie zgadza się ani nazwa ani status. Oficjalnie bowiem Tajwan nazywała się Republiką Chińską, choć na arenie międzynarodowej najczęściej funkcjonuje jako chińskie Tajpej. Pod taką nazwą reprezentowany jest na przykład na Igrzyskach Olimpijskich. Dzięki za obejrzenie do końca, zostawcie koniecznie subskrypcję oraz łapkę w górę oraz obejrzyjcie mój poprzedni odcinek o potomkach historycznych postaci.